Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się już po raz trzeci w Rusty Lake Hotel. Więc tak, w dzisiejszym epizodzie nasz cel jest prosty. Uda nam się ugotować jelenia, na dzika przyjdzie jeszcze czas, a dziś barzęt. Tak samo mogę jeszcze dodać, że królik i gołąb też ugotowani. Więc tak. Oj, znowu znamiłem i... To jest takie nieintuicyjne, że ten escape powoduje, że wyłączam po prostu pełny ekran. Dobra. Ale tak poprawione i tak. Ostatnio udało mi się zdobyć białe wino potrzebne do barżanta na tej poduszeczce. I... Miejmy nadzieję, że to oznacza tylko tyle, że zgodnie z tym, jak to było do tej pory, to tyle i nie musimy tutaj szukać niczego innego i właśnie ten cały liść, co tam było do tego barżanta, będzie po prostu... Jak się nazywa, no, w pokoju. Jeśli nie, to niestety nie będzie 100%. A powiem wam szczerze, że próbuję tą grę grać w ten sposób, żeby mieć 100% achievementów, więc tak... Kurzyłbym się, gdyby się nie udało. I co my tu mamy? A... Idealnie mi się udało trafić do barżanta. No dobra. O! Tutaj się... Nie przetłumaczyło? Pani barżant, proszę, zrób mi zdjęcie. Coś tego typu, okej. Okay. Okej, okay, nie wiem, jaki jest sens tego wszystkiego, ale dobra. No tu mamy jakieś kwiatki, które jak zwykle są bezużyteczne. I co dalej? O. Okej, okay, a tu mamy... Wywoływacz, szafkę zamkniętą. Jakiś teatrzyk lalkarski. Okej, okay, tutaj mamy... Niedziałającą... Pozytywkę? Chyba. Dobra. I znowu to samo zrobiłem. Ja się nauczę. Chyba nigdy. Dobra. A mnie się to jest jakieś... Pan Una w błękicie, pan Kruk i pan Sowa. Okej. Okay. Tu mamy suchą płytę fotograficzną. Okej. Okay. Tak jak było do przewidzenia i tutaj kolejne jakieś rzeczy. Teatr Last Lake przedstawia... Niedziela 8 sierpnia. Wspomnienia jeziora. Dramatyczna powieść o przeszłości i przyszłości. Występują pani barżant jako pani w niebieskim, pani barżant jako pan kruk oraz pani barżant jako pan puchacz. Miejsca można rezerwować w kasie biletowej. Okej. Okay. Dobra. To teraz tutaj sprawdziłem już. Tak, sprawdziłem szuflady. Więc mniejsza to. Okej, okay, okej. Okay. Kluczyk. I miejsce chyba na zdjęcia. A kluczyk tutaj nie pasowałby kolorystycznie, więc nie. Oczywiście zapałki, jakby... Jak można było się obejść bez porządnych zapałek, tylko... Dobra, kliknijmy w nianie obok. Lupa? Nie wiem po co mi lupa, ale okej. Okay. Szczotka. To jest pędzel, nie szczotka. Dobra, trzy miejsca na zdjęcia w sumie. Jakaś szafka na kształty. I żółty kluczyk. Ale dlaczego w ogóle ten kluczyk jest? Okej. Okay. Dobra. Dużo mi to nie mówi. Ale przy okazji tak, widzę to. Dobra, mamy to. Mamy liścia, więc tak, na szczęście się udało. Gorzej tylko z tym, że w sumie nie wiem co dalej. Tutaj niczego nie ma. Więc nie mam jak tutaj ogarnąć. Kluczyk jest żółtawy, więc nie pasuje pewnie do tych rzeczy. A nie, pasuje. Okej. Okay. Okej, okay, pasuje. Okej. Okay. Mhm.
Nie rozumiem. Bo myślę, że nie wiem. Więc co dalej? Obstawiam, że jeśli już to może ta szczotka na to tło, czy coś, ale farby nie mam, więc... Te... Bez farby ciężko by było odpowiednie rzeczy zrobić, więc... Aha. Okej. Jestem jeszcze nie gotowa. Ale swoją drogą, co mogę zrobić z zapałkami, bo tak trochę... Nie wiem, tutaj lupę? Nie. Nie ma sensu zapalić z zapałkami? Też nie. Kwiata podpalić, czy co? Serio? Tego to bym się już nie spodziewał. Szczotka z krwią, no i oczywiście tak, w ten sposób będziemy mogli zrobić to, co trzeba i... nie. To było chyba jakoś tak bardziej. Aha. I tak? Może? Nie wiem. O, dobra, zapaliło się. Czyli dobra. Okej. Trochę to niepokojące. Chyba sami nie zaprzeczycie. Okej. Kółko, trójkąt, eska. Kółko, trójkąt, eska, okej. A wiem, gdzie tego użyć, okej. Kółko, to był trójkąt z tym lamą po prostu. I teraz eska. Otwarty jest tej maska kruka. Nie to. Okej, zaraz to... Kruk ma dwie linie, okej. Po prostu coś takiego. Nie wiem, powiem wam szczerze, jaki jest sens tego wszystkiego, ale tak, dwie linie. A nie, nie to miejsce. A, aparat, dobra, tutaj. Jeszcze mokra płytka, oczywiście. Zdjęcie i... Okej. Nadal dziwne trochę. To jest przynajmniej w miarę normalne. I teraz tak. Ja tu jestem lama totalna. Okej. Krótka wskazówka tutaj, długa tutaj. To akurat zauważyłem. Dobrze, super. Aha. Chyba tak. I... Okej. Okej, dobra. Nie podoba mi się do końca, co zmierza, ale okej. Totalnie w stylu Rusty Lake. Mała pochodnia? Totalnie w stylu tej gry. Tak. Myślę, że... Takich rzeczy się nie spodziewałem, ale okej. Okej. Sowa to jest tak jakby W. Trzeba w sumie puchacz. Ale dobra, W. Nie pamiętam, czy to tutaj, czy gdzieś dalej. Może źle to zrobiłem? Tak, źle. Musi to być pomiędzy... Kletkami. Aha. No tak. Musi dotykać dokładnie punktów kluczowych, bo inaczej to nie uznają. Dziękuję bardzo. Tak. Załatwione. Powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem, co
Co miałby mi zrobić to zdjęcie? I co mówię szczerze, to jest... Wydaje mi się, że to zdjęcie jest naprawdę jednym z nielicznych, które nie mają żadnego zastosowania. Tak. No i co teraz? Może mi ktoś proszę powiedzieć, bo naprawdę, no tak czuję się zagubiony w tym wszystkim. Czy to co? Jeszcze nie gotowa. Okej, tylko. Co mi to daje? Co, nagle to się otworzy? Nie no, oczywiście, że zamknięte, bo jakby inaczej, ale... Dobra, chyba jestem głupi. Upowiększające, czy ta lupa? Nie, lupa niczego tu nie daje. No to do czego jest ta lupa? Okej, ty ci nie wani trochę szwankuje, ale... Wiecie co? Wiem co jeszcze tu może być, ale... Okej, dobra, jestem... nieogarnięty! Dobra, teraz tylko czekać pół roku, aż gra się zorientuje, że zrobiłem screenshota. Ewa się zorientowała, dobra. Okej. Okay. Więc ponownie. Okej. Okay. Spróbuję to zapamiętać. Może się uda. Okej. Okay. Jeśli się uda, to może się uda całkowicie wszystko ogarnąć. Okej, okay, to było tak. Okej, to chyba było tak. I nie było ciągłości, więc tak? Jakoś tak? Co? Wydaje mi się, że... Aha, to trzeba w spak wstawić? Teraz prawda, może nie, ale jeśli w spak, to kiepsko. Aha. A jednak dobrze. Jednak nie jestem aż takim nieogarem życiowym. Dobra. I co my tu mam? Co mam z tym zrobić? Co? Mam mi tu dać? Chyba tak, bo to jest jedna opcja, chociaż... Nie mówcie mi, że to się tak skończy. Okej, okay, to było dziwne. Wytłumaczmy ktoś, czemu ona się postanowiła po prostu... zestrzelić? Sama z siebie? Wiecie, wcześniejsze sytuacje to jeszcze rozumiem, bo to tak naprawdę my je prowokowaliśmy tak po części. Ale... tutaj to było takie... mocno niezrozumiałe, że... po prostu nie ogarniam. Okej, okay, dobra, póki pamiętamy... winko. Ura, mam pierwszy składnik do potrawki z dzika, czyli ostatniego gościa, który nam został. Mamy kluczyk. I tak, gotujemy. Bażanta. Nie wiem, sobie panią bażantową, ale... no, najważniejsze, że się udało. No, dobra. Wiecie, co w ogóle najbardziej zastanawia się, chodzi o tą grę? W sumie tę grę prawidłowo, ale mniejsza. Nigdy żaden z gości się w ogóle nie zorientował, że coś jest nie tak. No halo, przecież to znaczy takie podejrzane, że z dnia na dzień coraz mniej gości i zawsze ten gość, który akurat znikł, to mięso tego typu jest po prostu podawane dzisiaj, no. Powiem szczerze, że do tej pory nie rozumiem, czemu się nie pokapowali, ale dobra, to jest rusty like, w tej grze można wiele bez... ten... wiele można po prostu... wybaczyć, a... patrzcie, o... czy może pomóc jakoś ostatniemu gościu w jego pokoju? Okej. Okay. Tutaj. Okej. Okay. Kojarzę. Tutaj nie będzie już niczego do zrobienia.
akurat tutaj mogę powiedzieć, teraz już pamiętam, co trzeba zrobić. Po raz kolejny uważam, że nie jest to najlepiej przedstawione. Na obronę tego wszystkiego mogę powiedzieć, że to akurat jest jakkolwiek sensowne. Nie to, co miało miejsce w przypadku jagódek. Ale tak, mniejsza. Więc tak, o co tu mamy? Przynieśmy kanapkę. O, okej. Okay. Chcesz kanapki? Dostaniesz kanapkę. Chleb. Szałata. Kaszląca siostra. Ja. Okej, okay. Sałata. Coś jeszcze tutaj chyba być potrzebne. No, Jezu, nie lubię takich małp. Stoi taśma i teraz tak. Muszę doprowadzić w ten sposób. Już wiem, że to tutaj, więc... Tak. Okej, okay. Nie jest to jakoś szczególnie trudne. Nawet bym powiedział, że to jest akurat banalne. Ze wszystkich możliwych rzeczy to jest najbanalniejsza chyba z zagadek, które do tej pory wykonywaliśmy. Przynajmniej dla mnie. Ajka do opium. Okej. Okay. Okej. Okay. Widzę, dokąd to zmierza. I teraz tak, najlepsza rzecz. Świńska kupa. Na kanapkę. I powiem szczerze, do tej pory nie wiem, czemu tak to zrobili, ale tak. Nareszcie, i w ogóle nom zjada własną kupę. Super. I po chwili... Nie ma go. Ej, jeszcze w ogóle tak... Szanowny panie ambasadorze. Nasz wspólny przyjaciel poinformował mnie o pańskich uzależnieniach i stanach lękowych. Chciałbym z tego miejsca zaprosić pana do Rusty Lake. Nasza wśmietnita placówka medyczno-wędkarska pozwoli panu znać trochę odpoczynku. Za zami szacunku, pan puchacz. Okej? Okay? Okej. Okay. No i mamy opium, oczywiście. Z mako. Bo jakby inaczej. Kwiaty maku są znane z tego, że są opium. Stosowane w przy opium. Dobra. Straj taśmy dostał. Teraz trzeba klikać, niech sobie trochę... A zresztą dobra, niech się zajmie swoimi sprawami po prostu. Nie ma go. Wyciągamy ponownie to, co narobił. Fuj, wiem. Ale niestety tak trzeba. Ponownie sałata. Podobnie to, co narobił. Dajmy mu drugą kanapkę. I teraz to, co właśnie można powiedzieć, moim zdaniem nie było najlepsze, ale też nie było najgorsze. Właśnie to trzeba zrobić, by otrzymać ostatni składnik, więc tak, świeca. Żeby do tej pory nie zrozumiałem do końca sensu tego wszystkiego, ale dobra. To chciałem... A! Ale wiecie, przynajmniej to jest sensowniejsze niż dosłownie takie... Weź klikaj w biednego tego ptaka milion razy, rażąc go prądem tylko po to, żeby dostać. I dobra, i przy okazji teraz patrzcie. A. No, dostaliśmy kupę. Ale to razem co ciekawsze... Pomidory! Tak. Nie rozumiem logiki, ale... W ten sposób to zrobili, więc w ten sposób to będzie. Ejka do opium, tak. Oczywiście nie lampą, tylko tym. Okej. Okay. I teraz tak. Co dalej w sumie? W sumie nie wiem, co dalej. Tak szczerze mówiąc, naprawdę nie mam pomysłu, co teraz zrobić. Aha. Okej, okay. Nie rozumiem w ogóle, co się dzieje, ale okej. 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 Okay.
Nie ogarniam, powiem wam szczerze, ale... Mogę kliknąć. Aha. Okej, dobra, już rozumiem. Okej, dobra, to nie było aż takie trudne. Na pewno było dziwne. Ale jak się zrozumiało sens tego wszystkiego... Okej. Gdzie my jesteśmy? Co tu się stanęło? Co to za las? Ja przed chwilą byłem w pokoju hotelowym, a nie w lesie. Wiesz, co możesz zrobić. Okej. Nie, myślę, że... To jest jednocześnie coś, co uwielbiam, czego najbardziej nie lubię w tej grze. To po prostu w tej... Abstrakcja. Okej. Okay. Niebieskie mają być teraz wszystkie na tamtej stronie. Nie wiem, czy to będzie łatwe, ale spróbujemy. Okej. Okay. Okej. Okay. O, okej, okay, dobra, to będzie już większe wyzwanie. Mhm. Okej. Okay. Dobra, daliśmy radę. Młotek. Okej. Okay. I teraz tak, najważniejsza sprawa. Trzeba znowu dać kanapkę, jeśli się nie mylę. Żeby dzika nie było, kiedy będziemy tutaj to wszystko szykować. I żeby móc na spokojnie właśnie przygotować wszystko przeciwko niemu. Okej. Okay. I tak, to nie będę ukrywał krot. Część tych rzeczy kojarzyłem, więc tak. Dobra. Okej. Okej, czyli chyba już tutaj się udało. Teraz sobie taśma, tak. Tak, po raz kolejny musimy naszemu panu koledze dzikowi dać trochę taśmy. I uwaga, uwaga, a po raz kolejny brutalny koniec. Ale dobra, przynajmniej nam się udało. I w sumie pozostało już... Mogę wam nawet powiedzieć, że pozostał tylko epilog, więc... Skończy to wszystko szybciej niż się spodziewałem, ale dobra, niech i tak będzie. Zaczynając, od razu mówię, od zagadki związanej z kluczami i numerami. Bo tak, zanim cokolwiek będziemy robić, naprawdę warto się tym zająć, żeby potem nie było. I jest jej szyfr, który jest powiązany z pieczęciami, które były na poszczególnych piętrach, w poszczególnych pokojach i tak dalej. Żeby to rozwiązać, trzeba pamiętać, w którym pokoju pojawiła się która pieczęć. I jaki był to numer? Ja na całe szczęście kojarzę. Więc jeśli czegoś nie zepsuję, to powinno być wszystko dobrze. Chyba tak. Aha, zepsułem. Okej, okay, to może w takim wypadku to było coś takiego. Bo szczerze, tych dwóch jestem pewien. Też nie? Okej. Okej, czyli... Okej, dobra, już się bałem, że jestem totalną lamą. A jednak jestem tylko lamą połowiczną. Więc nie jest aż tak źle, ale dobra. Mniejsza z tym. Pora na ostatnią kolację. I dosłownie mówiąc... Po tym wszystkim już będziemy mogli kończyć przygodę z Rusty Lake Hotel. O, zanieś ostatni posiłek panu puchaczowi. Ty pisze obiad, tam wcześniej kolację. Dziwne strasznie, ale mniejsza. Zapada zmrok. Woda znowu staje się krwista.
i zobaczysz, że z panem puchaczem w jego pokoju. Dobra. Jak sobie życzysz. Akurat to był ten jedyny pokój, do którego nie mieliśmy dostępu, czyli ten prywatny. Więc tak też zrobimy. Tak, tutaj pokój prywatny. Na pewno chcę tam wejść. No, nie chcę, ale muszę. Gra mi każe. Wow. Trochę to niepokojące, tak patrząc na czaszki wszystkich istot, które tutaj były wcześniej, ale dobra, mniejsza o to. Więc tak, ostatni obiad. Dzięki za wszystkie wspomnienia. A Harvey? O co chodzi? Okej, nie rozumiem, o co chodzi. Okej. No i co dalej? Biała kostka. A w środku jakiś... Jakiś znowu ten mglisty las. Powiem szczerze, nie rozumiem tego, co on ma symbolizować, ale okej. Windę? I okej. Okej, dobra. Powiem szczerze, nie rozumiem tego. Jak mówimy. Wow. Okej. No i ciąg dalszy nastąpi. A zobaczymy. Zrobię te gwiazdki. Bukwaś tajny kod do Cube Escape. Birthday. 1894. Okej. Nawet nie wiem co i jak, w Cube Escape'ów nie ruszałem. I cóż, jakby udało się zakończyć wszystko. I powiem wam tyle. Wiem, że jest jeszcze kilka gier z serii Rusty Lake. Niestety pozostałych gier ni to znam, ni to posiadam, więc tak. Szczerze mówiąc nie jestem w stanie nic powiedzieć więcej. Może kiedyś będzie mi dane się z nimi zapoznać. I w sumie co wy o tym myślicie? Chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu pozostałe tytuły, czy też nie? Podzielcie się tym w komentarzu, jeśli ktokolwiek to będzie oglądał, a póki co w sumie chyba nie wiem, czy zostało cokolwiek jeszcze do zrobienia. Dosłownie mogę tylko pójść do menu głównego. Wszystko mamy zaliczone, więc ta. To już byłoby tym razem na pewno na tyle. No i dziękuję wam bardzo za tą wspólną, króciutką przygodę przez Rusty Lake'a. No i do zobaczenia już w następnych odcinkach z innych gier, bądź też może kontynuacji, czyli drugiej części. Ale dobra, na tym to już naprawdę wszystko, więc do zobaczenia i trzymajcie się. Hej, hej!